Zaczynamy vloga. Właśnie opuszczam Warszawę. Jutro Gdańsk i Jurata, potem Hel i to w zasadzie tyle, bo to bardzo krótki wypad. Zapraszam. Za 200 metrów skręć w prawo. Oczywiście pójdziemy jak do. Pizza z lokalu Ostro znalazła się na 28 miejscu w rankingu 50 Top Pizza Europe w roku 2022. Postanowiłyśmy sprawdzić, czy zasłużenie. I wiecie co? Tak, to było niebo w gębie. Lemoniada super, grejpfrutowa. Plaża w Juracie. Piesek widzi po raz pierwszy na żywo morze. Jolo w Juracie. Drodzy, polecam wam morze poza sezonem. Nie ma ludzi. Zobaczcie, tam co prawda jakaś para idzie, ale poza tym całe molo nasze. Chyba jej się podoba. Marynowane, 7 zipo. A tak ładnie podane. Spójrzcie na te detale. Roll mops. Wcześniej roll mops, to teraz zawinięty dorsz po norwesku. Wygląda bardzo ciekawie. A mama, full tradycja, panierowany dorsz. Jastrzębia Góra. Jesteśmy na klifie. Jest przepięknie, natomiast troszeczkę zimno. Nie widać, bo jestem na plaży, jest godzina 21. Jestem all alone. Są piękne gwiazdy. Full relax. Niestety moja kamera nie potrafiła uchwycić magii tamtej chwili, więc postanowiłam umieścić tu filmik z Pexels, który mniej więcej obrazuje to, co wtedy widziałam. Niebo było czyste, gwieździste, hipnotyzujące. Idealne warunki do życiowych przemyśleń. Wschód słońca. 14 lutego. 4. Oh my god. Foki to obok piesków moje ulubione zwierzęta. Ta miłość zaczęła się lata temu, kiedy rodzice zebrali mnie do chylskiego fokarium, gdzie po raz pierwszy miałam okazję oglądać te majestatyczne zwierzęta na żywo. Tata kupił mi wtedy pluszową foczkę, która towarzyszyła mi przez całe moje dzieciństwo. Uwielbiam wracać do Helu, mam z tym miejscem masę pięknych wspomnień. Jestem Ania Komarowska i lubię foczki. Jesteśmy w Helu, na Cypelku, na początku albo na końcu Polski, jak kto woli. Zachodzi słońce powoli i słuchajcie, stała się rzecz nieprawdopodobna. Zobaczyłam łebek foki, co prawda daleko, nie byłam pewna, czy to jest foka, czy ptak, ale zrobiłam zdjęcie, przybliżyłam i faktycznie jest to główka foki. Teraz jej tutaj nie widać, ale no przysięgam, że na chwilę się wynurzyła i była. Samiec, bo taka ciemna była. Oh my god. Obiad zjadłyśmy w Kutrze. Jeżeli kiedyś tu zajrzycie, koniecznie zamówcie piwo z wiśniami. Mniam, mniam.
Dobra, na parę sekund. Sus, nie. Pierwsze morsowanie, idę w klatkach. Nie tak daleko. Dostaj, Sunia. Wystarczy! Podobno w Finlandii na morsy mówi się foki, dlatego ja chciałabym powiedzieć, że dzisiaj byłam foką. To określenie bardziej mi się podoba. Wczoraj widziałam fokę w morzu, trochę jej pozazdrościłam i dzisiaj sama wlazłam do tej wody. I jest spoko, tak przez 30 sekund, a później może byłoby ciężko. Także podziwiam foki, że wytrzymują w tych temperaturach. Znaczy mają większą masę, tak, i w ogóle, ale fajne zwierzęta. Nigdy im nie dorównam. Na całe szczęście. Teraz pora na ubranie się, ciepła herbatka, ale po jakimś czasie, żeby nie było takiego szoku. Może następnym razem odważę się morsować bez rękawiczek i bez szaliczka. Tym razem zdecydowałam się na to wyposażenie, bo nie wiedziałam, jak mój organizm zareaguje, więc czapeczka, szalik, rękawiczki były. Było super! Dziękuję! Pozdrowienia z Juraty! Chałupy welcome to i chałupy goodbye za jednym razem. Siema!